Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy najlepszy sernik orzechowy na orzechowym spodzie na zimno. Na orzechowym spodzie, więc najpierw przygotujemy spód ciasta. I żeby go zrobić, potrzebujemy 300 g orzeszków ziemnych solonych, 120 g rodzynek, 35 g płatków owsianych, 3 łyżek płynnego miodu i 5 łyżek kremowego masła orzechowego. Zaczniemy od małych przygotowań. Na początek pójdą rodzynki. 120 g rodzynek dajemy sobie do miseczki, zalewamy wrzątkiem. I zostawiamy na 15 minut, żeby napęczniały. Po tym czasie na sitku odcedzamy z nadmiaru wody. I przekładamy do blendera z funkcją siekania. I mielimy na taką pastę. O, takie coś nam chodziło. Przekładamy do jakiegoś naczynia, odkładamy na bok i zajmujemy się orzeszkami ziemnymi. 300 g orzeszków ziemnych solonych przekładamy do blendera z funkcją siekania, jak Państwo widzą. I siekamy na drobny piasek. Proszę uważać, żeby nie zrobiło się masło orzechowe. Chodzi nam po prostu o to, żeby orzeszki bardzo dobrze posiekać. W ten sposób. Również przekładamy je, odkładamy na bok. A teraz płatki owsiane. I te 35 g płatków owsianych wsypujemy do blendera z funkcją siekania i siekamy na drobno. Ok, wszystko posiekane i przygotowane. Możemy konstruować nasz spód ciasta. Bierzemy sobie miskę, do której wsypujemy 300 g zmielonych orzeszków ziemnych solonych, 35 g zmielonych płatków owsianych, 120 g zmielonych rodzynek, czyli te wszystkie siekane rzeczy, które do tej pory robiliśmy, wsypujemy do jednej miski. Dodajemy 3 łyżki płynnego miodu. Oraz 5 łyżek masła orzechowego, kremowego. Kremowe masło orzechowe, to znaczy nie zawiera ono kawałków orzechów. Włączamy mikser i wszystko ze sobą mieszamy. Ok, wszystko wymieszane. Możemy sobie przygotować teraz blaszkę o wymiarach 24 na 38 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia i do środka przekładamy ten farsz na nasz spód ciasta. Najlepiej rozłożyć sobie go partiami, tak jak Państwo widzą. Ten farsz trzeba teraz rozłożyć równomiernie po całej powierzchni blaszki. A następnie szpatułką, tak jak my, albo ręką, albo jakimś innym narzędziem musimy wyrównać i ugnieść ten spód, żeby powstał czwarty placek.
Taką blaszkę z tak przygotowanym spodem na czas przygotowywania masy twarogowej wkładamy do lodówki, tam będzie sobie czekała. A teraz masa twarogowa, którą przygotujemy z 1,5 kg twarogu sernikowego z wederka, 4 łyżek kremowego masła orzechowego, 3-4 łyżek płynnego miodu, kilku kropel aromatu waniliowego, 3 łyżek cukru pudru, ale to opcjonalnie, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy 50 g orzeszków ziemnych i kawałka czekolady. Najpierw do miseczki dajemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż napęcznieje, a następnie mieszamy, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie. Podczas studzenia proponuję przemieszać od czasu do czasu, żeby żelatyna nie zbrylowała się i żeby nie powstały grudki. A teraz, jak tu Państwo widzą, miska, do której dajemy 1,5 kg twarogu sernikowego z wiaderka. Dodajemy 3-4 łyżki płynnego miodu, 4 łyżki kremowego masła orzechowego, dodajemy kilka kropel aromatu waniliowego . Włączamy mikser i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Pamiętajmy, że ciasto ma nam smakować, więc po dokładnym wymieszaniu masy twarogowej musimy ją spróbować. Myśmy stwierdzili, że jest za mało słodka, wobec tego dodaliśmy 3 łyżki cukru pudru. Tak jak mówię, ciasto musi Państwu smakować, Państwo muszą sprawdzić, czy on faktycznie ten cukier pudru jest potrzebny. My po dodaniu cukru pudru wszystko ze sobą ponownie mieszamy. I na koniec małym strumieniem dolewamy żelatynę. Żelatynę oczywiście mieszamy z masą twarogową, wszystko musi być bardzo dobrze wymieszane. Odkładamy mikser, wyjmujemy blaszkę z lodówki, blaszkę ze spodem oczywiście i wykładamy do środka masę twarogową. Robimy to partiami, łatwiej nam będzie później rozprowadzić tą masę twarogową. A teraz, jak mówiłam, ją rozprowadzamy i wyrównujemy. Z przyczyn losowych nasza blaszka z ciastem trafiła do lodówki na kilka godzin i tam wszystko zastygło. Państwu proponuję ciasta nie wkładać do lodówki, tylko od razu na górę zetrzeć czekoladę i obsypać wierzch 50 g orzeszków ziemnych posiekanych. I wtedy dopiero tą blaszkę wsadzić do lodówki na kilka godzin, żeby masa dobrze zastygła razem ze spodem. Ciasto jest wyśmienite, ekstra orzechowe. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.